Cześć, nazywam się Wojciech Stachoń i jestem Business Growth Managerem w Opus B. Dziś kilka słów o tym, jak oszukać przeznaczenie. Nie od dziś wiadomo, że ludzie nie lubią reklam. Według badania IPG Media Brands 65% użytkowników internetu pomija reklamy pre-roll, gdy tylko ma taką możliwość, a 76% twierdzi, że to ich ugruntowany nawyk. Z kolei niepomijalny format daje do dyspozycji jedynie 6 sekund. Jak więc oszukać przeznaczenie i mimo to dotrzeć z przekazem do konsumentów? Sprawdzony patent to kreatywne wykorzystanie ograniczeń formy do osiągnięcia własnych celów. 6-sekundowy bumper to idealny nośnik dla Jaguara F-Type, który do setki przyspiesza w 3,5 sekundy, dzięki czemu resztę wykupionego czasu może przeznaczyć na promowanie organizacji pozarządowych. Inny przykład to Volkswagen Beetle, który reklamując wersję z automatyczną skrzynią biegów, sam wyręcza użytkownika w pominięciu reklamy. Na szczególną zaś uwagę zasługuje firma ubezpieczeniowa Geico. Stworzone przez nią Unskippable Ads opowiadają o produkcie mniej niż 5 sekund, przeznaczając resztę czasu na treści, których użytkownik nie chce pomijać. Link do reklamy Geico w treści posta. Zobaczcie. Tymczasem dzięki. Cześć.